Siemanko, jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2015. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. W poprzednim odcinku właściwie zrobiliśmy sobie taki wstęp do niej i sprawdziliśmy, co właściwie można tutaj zrobić z grubsza na początku. No ale wiadomo, że trzeba jeszcze zupgrade'ować nasz warsztat, a żeby to zrobić, trzeba zdobyć punkty doświadczenia. Więc musimy sobie wykonywać po prostu po kolei wszystkie te zadania. Ja nie jestem pewny, czy one się kiedyś kończą, wiecie? Natomiast myślę, że fajnie by było rozwinąć mój warsztat o lakiernię na przykład, o hamownię. W ogóle to jeszcze wam czegoś nie pokazywałem. Bo tutaj możemy sobie wyjść z garażu i w zasadzie wejść do centrum aukcyjnego. Musisz najpierw pójść w parking, móc magazynować swoje auta. No właśnie, to jest ciekawe. Magazyn części, to mogę wszystko sprzedać. Zawsze to coś. I tak nic z tego nie naprawię. Zostały mi po prostu części z poprzednich serwisów. Mam tutaj filtr paliwa 100% dobry, więc jego sobie zostawimy. Być może się przyda, jak ktoś będzie chciał sobie olej wymienić. Muszę kupić miejsce parkingowe, zdaje się. Parking. Musisz mieć co najmniej 7000 doświadczenia, by kupić to ulepszenie. A ile ja mam doświadczenie? 328. Moi drodzy, to będzie trzeba wykonać 3 008 544 zadania, zlecenia, żeby po prostu kupić taki głupi parking, prawda? No ale przynajmniej pociesza mnie fakt, że coraz dostaje się więcej kasy za te zlecenia i coraz więcej doświadczenia oczywiście. No dobra, zobaczmy zlecenie. Co mamy tutaj zrobić? Łącznik półosi przedni, ramię wahacza tylnego długie, ramię wahacza tylnego długie, razy dwa. No dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Momencik, damy na podnośnik, tak myślę, lewy. I w zasadzie weźmy sobie od razu drugi samochód. Zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. Problemy z silnikiem i start części. O, proszę, coś z ostatniej chwili się pojawiło. Rozrząd do wymiany. A zawieszenie ma luzy. Ciężko sterować autem. No dobra, weźmiemy tego Fiata Punto, powiedzmy. Tak myślę, że to jest Fiat Punto, no przynajmniej bardzo zbliżony model. Oczywiście tu są nielicencjonowane te samochody. Pyk. Ale to mi... Podnośnik nie jest gotowy? Okej, okay, gotowy. No i tutaj mamy tak. Właśnie fajnie jest to, że do każdego auta możemy sobie oddzielnie zobaczyć nasze zadania, tak? Jestem ciekawy, czy tutaj jest tryb multiplayer. On by był naprawdę ciekawym urozmaiceniem do tej gry, z tego powodu, że no po prostu jeden gracz robiłby jeden samochód, a drugi. To by było ciekawe, no ale chyba jeszcze nie ma. Z daleka słyszę właśnie ten telefon, który cały czas informuje mnie o jakichś nowych zleceniach, więc tak myślę, że po prostu w Car Mechanica 2015 możemy bawić się w nieskończoność. No ale dobra, zobaczmy, co tu mamy zrobić szybciutko. Łącznik półosi, weźmy sobie stan części, proszę bardzo. Tu. No dobra, no to demontujemy. Zaczniemy od wahacza, tak? Tak, myślę, że to jest wahacz tylny. Tak, i co musimy zrobić, żeby to zdemontować? Tryb montażu, tryb demontażu. Musimy chyba, o proszę, tuleje wywalić i dopiero teraz możemy wywalić ten wahacz. Dobrze mówię? Chyba tak. Ok. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. C i z drugiej strony też. Czyli musimy kupić dwa wahacze. Tutaj chyba nie ma znaczenia, czy to jest prawy, czy lewy, chociaż nie, widzę, że jest tam jakiś randzik. Zaraz zobaczymy, czy w sklepie jest to jakoś wyróżnione, bo z tego co widzę, obie części nazywają się tak samo. Czy nie? No, zobaczcie, ramię wahacza tylnego długie i tutaj jest tak samo właściwie, więc... No dobra, załatwione. Teraz musimy to kupić. Zobaczcie, to się nazywa
tak samo. I te części niby niczym się nie różnią między sobą. To jest ciekawe. A powinien chyba z jednej strony być prawy, a z drugiej strony być lewy ten wachlarz. No, tak na ludzki rozum. No ale dobra, nie będziemy z tym walczyć, bo to nie o to chodzi. Nam zależy na tym, aby zdobyć expo, a na tym, aby rozbudować swój warsztat. Górne, to nie to. Resor piórowy, to nie. No ciekawe, naprawdę dużo więcej części jest tutaj do wymiany. To mnie bardzo ciekawi, bo różnorodność tych zadań będzie znacznie większa i będą ciekawsze dzięki temu. Oj, Clips typ A. No ciekawe, do czego to będzie. O kurde. Gdzieś to tutaj było w tych wahaczach chyba. No jest tutaj, czemu ja tego nie zauważyłem? Raz. No, nie ma tutaj rozróżnione prawy czy lewy, więc whatever. Chodźmy sobie do samochodu, zamontujemy to i bierzemy się za przód. Tak, i tryb montażu. Interesuje mnie wahacz. Czy ramię wahacza, tak to się tutaj nazywa. No i zobaczcie, no powinien być prawy i lewy, tak? No ale niestety w tej grze nie jest to tutaj rozróżnione. Co może niektórych entuzjastów troszeczkę denerwować. No ale dobra. Zamontujemy sobie tak felgę. Dobra. I gitara. I idziemy na następną, a drugą stronę właściwie. Tak, tryb montażu i znowu. Myk, myk. Dobra. Tak, i koło. Okej, świetnie. No dobra, to mamy teraz jeszcze parę rzeczy do zrobienia tutaj właściwie. A tu mamy już wszystko na zielono, pięknie, ale tu jest coś totalnie usrane i wiecie co? Boję się, że będę musiał ściągać skrzynię biegów. A chwila, jeszcze zobaczymy, czy przez komorę silnikową się tam dostaniemy, ale wątpię. Bo tu mamy do ściągnięcia łącznik półosi. Niestety musimy wszystko rozmontowywać po bokach. Oj, to niedobrze. Będzie trochę kręcenia. Tak, tak. No i teraz tutaj musimy to wywalić. No i dobra, w zasadzie tutaj gitara. Bardzo fajnie teraz wygląda ten demontaż części. No na pewno jest to dużo lepsza opcja niż poprzednio w 2014. Kurde, nie była ziemia, naprawdę. Wtedy to ciężko było w cokolwiek w ogóle nacelować, a teraz bułka z masłem. Łącznik półosi przedni. I w zasadzie jak to wymienię, to już jedno zlecenie będę miał załatwione. Troszeczkę mam jeszcze problem z odnalezieniem tych części, wiecie, bo trzeba za każdym razem jakby czytać, no nie? No oczywiście po jakimś, po iluś tam razach, jak będę sobie szukał tych wszystkich części tutaj, to znajdywać je będę na pewno szybciej. Łącznik półosi. Gdzie ty jesteś? No ale teraz to mi sprawia po prostu problem. Drążek kierowniczy. Aż kurde, gdzieś pominąłem. Drążek półosi, to nie. O, no tu powinno gdzieś to być. Półoś przednia sztywna, to nie jest to. Przykładnia kierownicza. Ha, dziwne. Moment, na pewno się tak nazywa? Łącznik półosi. No to chyba było tutaj, a drążek? Powiedziałem. Łącznik półosi. Przykładnia.
Nie, tu mam płość. Kurde. Łącznik w osi, gdzie ty jesteś? Ja pierdzielę. Ciężko to naprawdę znaleźć. Wał korbowy, tu nawet jest wałek rozrządu. Bardzo ciekawe. Ale łącznik półosi jest... Na pewno wy już to widzieliście, ja wiem o tym. No ale mi to znaleźć jest ciężko. Teraz jak właśnie nagrywam. No damn it. Most. Łącznik półosi przedni, jest. $160. Te części naprawdę nie są jakieś drogie. Przynajmniej teraz na początku gry. Tryb montażu, myk. Pięknie Lucek to załatwi. Pięknie, po prostu pięknie. Ja się cieszę, że po prostu nie trzeba tego wszystkiego demontować, bo wcześniej w poprzednim Car Mechaniku trzeba było jeszcze zdemontować skrzynię biegów, inne szmery, bajery. Kurde, kto by się chciał w to bawić teraz? Na przykład, żeby ściągnąć kolektor wydechowy, trzeba było cały układ wydechowy rozpieprzyć, no nie? I to była trochę taka bolączka. No teraz na szczęście jest pod tym względem lepiej. Tryb montażu jest tutaj. Myk. Tak. I ładujemy koło. No i gitara. I w zasadzie powinniśmy mieć już wszystko tutaj ukończone. Zobaczmy. Pięknie, wszystko na zielono. $1020. No, nie jestem zadowolony z tej kasy, ale dobre i to. 472 punkty doświadczenia, żeby kupić parking, muszę mieć 7000. Aż. Wow. Ile ja za to dostanę? Czy tu jest gdzieś to pokazane? Aha, i tutaj jest jeszcze pokazana naprawa części o stanie minimalnym 79%. Czyli to już jest tutaj dokładnie pokazane. Cewka zapłonowa. Ciężko sterować autem. No dobra. Pyk, pyk, pyk. I tryb badania. Tutaj mamy coś. Cewka zapłonowa. Można zbadać z pomocą skanera OBD, którego nie mam. Niestety. Tryb demontażu. Co muszę zrobić, żeby to zdemontować? Nic. Cewka zapłonowa, ale dlaczego ciężko sterować autem? O, już chyba widzę. Tutaj mamy łącznik stabilizatora chyba. Rozpieprzony. Kurde. To jak to się nazywa? Tak, łącznik stabilizatora. Musimy wywalić koło. No dalej, pięknie. Także to będzie chyba takie krótkie zleconko. Sobie załatwimy raz, dwa. Tak. Tak. No i tak, i w zasadzie tyle. Czy możemy cośkolwiek zregenerować? Nic. Prawdopodobnie regeneracji tutaj podlegają takie elementy jak jakieś pompy. Filtry chyba nawet nie. Dobra, musimy kupić łącznik stabilizatora i cewkę zapłonową razy dwa. Jezus, szukaj teraz tego znowu. To mi najwięcej czasu zajmuje, teraz widzę. Łącznik stabilizatora, ale jaki to jest dokładnie? Typ A. Sztuk 1. Świetnie. I teraz cewka zapłonowa razy 2. Moduł zapłonowy. Nawet to nie jest w jakiś sposób tutaj pogrupowane, żeby można było łatwiej znaleźć. Na przykład gdzieś to powinno być koło cewki zapłonowej, tak myślę. Przepraszam, koło modułu zapłonowego powinny być te cewki zapłonowe. Rozrusznik albo koło rozrusznika, no. Rozdzielacz zapłonu. Damn it. Co to w ogóle jest? Świec zapłonowa to nie, ale cewka. No to tu gdzieś powinno być do diabła. Kurde, tłok z korbowodem jest nawet. To co, my możemy w ogóle cały silnik rozebrać? To by było ciekawe. Turbosprężarka. No właśnie, takie rzeczy jak turbosprężarki pewnie będzie można regenerować na tym swoim stole. Cewka zapłonowa. Gdzie ty jesteś?
Jak to w ogóle wygląda? Może po obrazku, takie coś, no dobra. No patrzcie, nie mogę dziada znaleźć. To jest dosyć duża ikonka. Powinno się rzucić w oczy zaraz. No tego nie mogę namierzyć w ogóle. O, jest, jest, jest. Cewka zapłonowa, razy dwa. Dobra, idziemy do samochodu. Ładujemy to z powrotem. Myk. Tryb montażu. Myk. Tak. I... Dobra, i teraz koło. Tak, tak. No, okej. I znowu tryb montażu. I ładujemy wszystko po kolei. Także naprawdę teraz ta gra, składanie tych samochodów, naprawianie, to jest taka istna sielanka. Nie musimy się tutaj w zasadzie niczym przejmować. Nie wiem, co będzie dalej, ale teraz po prostu sobie tak powoli ekspimy. Trochę się tej kasy zarabia, nie za dużo, ale zawsze to coś. Tutaj są kolejne zadania. Ile ja mam w ogóle tego doświadczenia? Dopiero 588. A tutaj mamy na przykład zlecenia od 1500 i prawdopodobnie za to będzie też więcej kasy i jeszcze więcej doświadczenia. Szkoda, że tutaj nie ma tego jakby napisane, ile doświadczenia zdobywamy za jakąś tam naprawę konkretną. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną w Car Mechanic Simulator. Piszcie, co myślicie o tej grze przede wszystkim, jak wasze wrażenia z grania, jeśli ją posiadacie. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.